Tak jak Michał wspomniał, pracuję w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie na Wydziale Edukacji Artystycznej prowadzę pracownię, która nazywa się Sztuka w Przestrzeni Społecznej. Pracuję też w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Zakładzie Hebraistyki, Aramaistyki i Karaimoznawstwa w Katedrze Studiów Azjatyckich. I dzisiaj chciałbym odnieść się do właściwie tego tematu, który odebrałem jako nieco prowokacyjny, to znaczy sztuka ratuje świat. W Polsce kilka lat temu, w 2007 roku, ogromną dyskusję wywołał tekst Artura Żmijewskiego zatytułowany Stosowane sztuki społeczne. Autor, tutaj może dla przypomnienia, kurator ostatniego Biennale w Berlinie, które było krytykowane nie tylko z takich pozycji konserwatywnych, ale było krytykowane również z takich pozycji bardziej radykalnych, z pozycji między innymi właśnie anarchistycznych. Żmijewski jakby zadał pytanie w tym manifeście o skuteczność sztuki. Wydaje mi się, że właściwie sztuka wytwarza skutek społeczny, ale niestety w większości przypadków jest to wbrew deklaracjom, jakby wbrew intencjom, skutek negatywny. I tutaj myślę przede wszystkim o procesach gentryfikacji, procesach, które inicjują artyści wchodzący w pewne dzielnice z dobrymi intencjami, wchodzący jakby z taką potrzebą realizacji własnych projektów i dialogu z publicznością, również z lokalną publicznością. Natomiast skutek jest właściwie zazwyczaj taki, że ci właśnie rdzenni mieszkańcy dzielnic muszą te dzielnice opuścić. Również opuścić muszą je artyści. Artyści opuszczają te dzielnice dlatego, że po prostu drożeją, szybko drożeją czynsze, i w pewnym momencie jakby stają się już niepotrzebni, swoją rolę spełniły. Wiele z takich projektów jakby funkcjonuje w ramach pojęcia rewitalizacji. To jest takie magiczne słowo, które właściwie jest wykorzystywane przez urzędników. Natomiast zazwyczaj właśnie ta rewitalizacja, czyli coś, co miało być pozytywne, obraca się w coś, co ma negatywny skutek. Jakby za artystami najczęściej właśnie podążają deweloperzy, którzy zupełnie zmieniają charakter tej dzielnicy. My wspólnie z moim przedmówcą, z Mikołajem Iwańskim, napisaliśmy kilka lat temu taki tekst. Tekst dotyczył gentryfikacji Chwaliszewa, gentryfikacji tej dzielnicy między innymi za, oczywiście nie tylko, ale między innymi jakby ta gentryfikacja, ten proces był związany z obecnością tam artystów. Myślę tutaj o projekcie, który jest realizowany przez Ewę i obecnego tutaj Zbigniewa Łowrzyła od wielu lat. I jest to właściwie taka przestrzeń, tutaj pokażę, jest to przestrzeń, w której spotykają się artyści, odbywają się koncerty, właściwie inicjowane są dyskusje, zresztą często bardzo ciekawe. Natomiast jest w tym jeden problem, to znaczy taki, że jakby to miejsce przyciąga osoby nieco z innego świata, jakby z innej klasy społecznej. Ja myślę, że ta klasa społeczna jest tutaj takim pojęciem, do którego należy się odwoływać, jakby gdzieś wydaje mi się, że o tej klasie przestaliśmy mówić, jakby przestaliśmy mówić po naszym doświadczeniu właśnie z PRL-em, gdzie jakby to pojęcie zostało zupełnie wyparte. Natomiast do niego jakby trzeba sięgać. I tutaj z jednej strony właśnie odbywają się dyskusje, koncerty, projekcje filmowe, różne inne wydarzenia. Natomiast skutki są bardzo łatwe do przewidzenia. Jakby to nie jest problem, oczywiście my skupiliśmy się z Mikołajem Iwańskim na tym projekcie,
ale oczywiście to są też różne inne projekty. To jest również w Poznaniu bardzo silna obecnie gentryfikacja dzielnicy Śródka, gdzie jakby powstają bardzo takie, powiedziałbym, lansiarskie knajpy, do których oczywiście nie mają wstępu. Znaczy oni oczywiście mogą przyjść, natomiast jakby nie przychodzą, ponieważ uważają, że te miejsca są nie dla nich, lokalni mieszkańcy. Jakby oczywiście tutaj też to jest wpisane w program rewitalizacji, tylko pytanie dla kogo? Jakby kto jest beneficjentem jakby tych przemian? Oczywiście nie są ani artyści, ani mieszkańcy. Beneficjentem są tutaj, rzecz jasna, deweloperzy. Dlatego wydaje mi się, że warto jakby w przypadku tego typu jakby imprez zadawać pytania, jakby pytania jakby do jakich celów właśnie ta sztuka w kontekstach społecznych, do jakich celów jest używana, jak wykorzystywana, czemu i komu służy, jakie wspiera dyskursy, jakie uruchamia procesy, jakim podlega instrumentalizacjom i jak funkcjonuje w systemie instytucjonalnym, ponieważ jakby też tutaj wiele projektów jest realizowanych ze wsparciem instytucji. Jakby trzeba sobie po prostu zdawać sprawę z konsekwencji działań w przestrzeni publicznej i z tego, jakie w tych działaniach mają interesy decydenci, myślę tutaj przede wszystkim o samorządach i deweloperzy. Jakby często te dyskursy jakby związane z rewitalizacją wspiera takie pojęcie klasy kreatywnej. To jest pojęcie Richarda Floridy, które można określić jako taką popsocjologię. Natomiast to pojęcie robi ogromną, ogromną karierę, głównie pośród urzędników, deweloperów, ponieważ jakby to wspiera ten dyskurs, jakby klasa kreatywna i tutaj oczywiście w tej klasie kreatywnej jakby artyści też często uważają, że oni są częścią tej klasy kreatywnej, jakkolwiek w większości przypadków po prostu nie są. Jeszcze może kilka słów na temat też jakby relacji z deweloperami, ponieważ wiele przedsięwzięć jest wspieranych przez deweloperów. Myślę tutaj jakby o wielu takich firmach deweloperskich, natomiast jednym z takich przykładów jest Griffin Group i to jest deweloper, który działa głównie w Warszawie, który również jakby udostępnia swoje przestrzenie dla celów artystów i jakby w pewien sposób artyści widzą w tym korzyść, ponieważ jakby oni mają przestrzeń, jakby mają miejsce, gdzie mogą wystawiać swoje prace, realizować swoje projekt. Natomiast na stronie tego dewelopera można przeczytać, że jego celem jest uczynienie sztuki, jakby chce uczynić sztukę strategiczną platformą budowania wizerunku i promocji swoich inwestycji, łącząc misję i odpowiedzialność z realizacją celów biznesowych. I jakby tutaj nawet deweloper nie ukrywa tego, jakie ma cele. Oczywiście artyści w dosyć, myślę, bezmyślny sposób jakby kupują ten język, nie zastanawiając się tak naprawdę, co on znaczy i że właściwie w każdej z tych sytuacji wygrywa kapitał. I tutaj to dotyczy na przykład takich galerii jak w Warszawie Galeria Czułość, która jakby działa w tym obszarze, jakby właśnie w hali koszyków. Wcześniej projekt z nimi realizowała Warszawska Galeria Komercyjna BWA, która... I co ciekawe, jakby w tym samym czasie Griffin, czyli ten deweloper, wypowiadał czy usiłował wypowiedzieć Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie miejsce, ponieważ jakby on kupił ten budynek, jakby chciał tam go w jakiś sposób wyburzyć i rozbudować. Więc wydaje mi się, że tutaj jakby trzeba być dosyć ostrożnym. I co ciekawe, ci właśnie artyści, którzy realizują te projekty z deweloperami, jakby myślę głównie o tych galeriach komercyjnych, jak właśnie Czułość czy BWA, jakby zazwyczaj demonstrują swoje lewicowe przekonania, jakby w sferze obyczajowej, jakby manifestują postawy lewicowe. Oczywiście jakby to dotyczy tej sfery, jak powiedziałem, obyczajowej. No i rozmawiając kiedyś z Mikołajem, tutaj moim przedmówcą, doszliśmy do wniosku, że jest właściwie taka lewica deweloperska. Chciałbym
chciałbym też teraz odnieść się do, jakby te problemy są oczywiście przepracowane w Niemczech, jakby ta sytuacja w Niemczech wygląda inaczej, ponieważ jakby Niemcy z tą problematyką spotkaliście się wcześniej i jakby potraficie ją rozpoznać i potraficie jej przeciwdziałać. My niestety jesteśmy na początku tej drogi i takich mechanizmów jeszcze nie wypracowaliśmy, nie mamy. Jakby tutaj jesteśmy, wydaje mi się, dosyć bezbronni. Chciałbym jakby teraz trochę odejść od sztuki, potem do niej wrócę, czy jakby będę cały czas wracał i chciałbym powiedzieć o różnych takich konfliktach, które dzieją się, które mają miejsce w Poznaniu i o oporze, który jakby towarzyszy poczynaniom lokalnych władz. Jakby wydaje mi się, że rzeczywiście jakby tutaj to odniesienie do lokalności zawsze jest bardzo istotne. Jeśli chcemy jakby zrealizować krytyczny projekt, zawsze musimy działać na gruncie lokalnym. Inaczej po prostu to nie ma sensu. Jakby wystawy, które na przykład projekty, które dotyczą wyzysku w Chinach, na przykład w fabrykach Foxconna w Polsce jakby są przyjmowane bez żadnego rezonansu. I nie wywierają, jakby nie wywierają też jakby żadnej, nie mogą zainicjować żadnej poważnej dyskusji. Jakby na to jest po prostu przyzwolenie wszystkich, jakby wszyscy czują się w tym dobrze, łącznie z lokalnymi władzami. Chciałbym tutaj odnieść się do powstania w Poznaniu osiedla kontenerowego. Jest to osiedle socjalne. Właściwie jest to nowy standard budownictwa socjalnego w Polsce. To osiedle powstało na ulicy Średzkiej w Poznaniu, w takim miejscu, które jest bardzo ukryte. Jakby bardzo, to jest blisko centrum, 15 minut od centrum, natomiast strasznie trudno je odnaleźć. Jeśli ktoś nie jest z Poznania, to tam nie trafi. Ja zazwyczaj zabieram jakby swoich znajomych, często też z zagranicy i jakby ich tam prowadzę, ponieważ jakby uznaję, wydaje mi się, że to, co władza chce ukryć, jakby trzeba po prostu ujawniać. W pewnym momencie wspólnie z Dorotą Grobelną, moją koleżanką z Poznania, zainicjowaliśmy taki, czy próbowaliśmy zainicjować dyskusję nad tym problemem, skłaniając część środowiska artystycznego do podpisania petycji, jakby skierowanej do prezydenta Ryszarda Grobelnego, który tutaj jest w Poznaniu takim jakby jednoznacznie czarnym charakterem, który też jakby niszczy w Poznaniu kulturę bardzo konsekwentnie. Petycji, która jakby była takim głosem środowiska artystycznego przeciwko wprowadzeniu się do tych kontenerów pierwszych mieszkańców. Niestety ta nasza petycja nic nie dała i już część mieszkańców jakby została tam skierowana. Jakby tutaj chodzi o tak zwanych trudnych lokatorów. Jakby władza się posługuje takim pojęciem trudnego lokatora, przysłowiowego wyrywacza kaloryferów, który utrudnia życie sąsiadom i jakby trzeba po prostu go w ten sposób ukarać. Kontenery mają być po prostu karą, mają być formą jakby takiego straszaka dla innych zalegających z czynszem po to, żeby ten czynsz płacili. Czyli jest to też taka właściwie klasyczna sytuacja walki klasowej. Tutaj jakby próbuje się społeczeństwu wmówić, że jakby część tego społeczeństwa, ci, którzy z różnych powodów, również powodów alkoholowych, ale nie tylko, często ci, którzy utracili pracę, nie mają żadnych perspektyw i nie stać ich na opłacenie tego czynszu, po prostu nie mają prawa w tych kamienicach mieszkać, jakby zasługują tylko na kontenery socjalne. Tutaj mam jeszcze kilka zdjęć tego osiedla, jakby one wszystkie wyglądają właśnie w taki, tuż jest pierwszy mieszkaniec, jakby który, tego zdjęcia oczywiście nie zrobiłem, jakby to zdjęcie znalazłem w internecie, w wyszukiwarce. Oczywiście w tych kontenerach nie da się mieszkać, to znaczy latem jest tam potwornie gorąco, zimą jest tam przeraźliwie zimno, wilgoć, właściwie jakby to oczywiście spełnia taką funkcję tymczasową, jakby latem. Latem rzeczywiście jakby można tam coś zrobić, projekt artystyczny, pracownie. Te kontenery tutaj doskonale się sprawdzają. Natomiast jakby w tej sytuacji, w sytuacji jakby zaproponowania tego modułu, jakim jest właśnie kontener, jako rozwiązania problemu mieszkaniowego, to już po prostu nie działa. Natomiast w Polsce to nie jest jedyny przypadek. Jakby też istnieje osiedle kontenerowe w Bydgoszczy, w Bytomiu.
wiele innych miast jakby rozważa teraz w momencie, kiedy już w Poznaniu zostało zrealizowane, no to kolejnym miastom jakby łatwiej to jakby przeprowadzić, ponieważ powołują się, że w takim mieście jak Poznań jakby to osiedle działa i się sprawdza. Oczywiście ono się nie sprawdza, ale urzędnicy utrzymują, że to się sprawdza. Tutaj już chyba ostatnie zdjęcie kontenera. Jest to sytuacja, którą zaobserwowałem niedawno, kiedy właśnie tam po prostu byliśmy z kimś ze znajomych, żeby pokazać to miejsce. I dla mnie ta sytuacja jest o wiele bardziej, powiedziałbym, mocna czy mocniejsza niż interwencje artystyczne. Po prostu ktoś sobie tutaj posadził, próbował zrobić taki ogródek, nie wiem czy to widać, ogródek ze sztucznych kwiatów. Jakby to po prostu, myślę, że doskonale podsumowuje jakby ten problem kontenerów. I co ciekawe, w Poznaniu właściwie artyści do tego problemu się nie odnoszą. Co jest właściwie zaskakujące, ponieważ no, to jest 15 minut, tak jak powiedziałem, od centrum miasta, można tam swobodnie dojść. Ta dyskusja cały czas się toczy, natomiast jakby artyści są poza tą dyskusją. Zupełnie jakby nie, inna sprawa, że dosyć trudno jest włączyć się w to, jakby w ten problem. Właściwie powstał tylko jeden projekt, który dotyczył tego problemu. I zrobiła to, co ciekawe, artystka z Warszawy. Myślę o Joannie Rajkowskiej, autorce tej słynnej palmy w Warszawie na Alejach Jerozolimskich. Ona po prostu prowadziła w Poznaniu pracownię wizytującą. I ta pracownia wizytująca to był taki projekt jej autorski, który realizowała wspólnie z Dorotą Grobelną i temat całoroczny to było właśnie osiedle kontenerowe. I oni zrealizowali taką wystawę pod tytułem Container Art, przy czym to art zostało przekreślone. To nie jest jakby ich interwencja, tylko to jest praca jednego z artystów, który brał udział w tej wystawie, który był studentem Joanny Rajkowskiej, Tomasza Koszewnika. I właściwie poza tą wystawą, która odbyła się w Galerii Siłownia w Poznaniu i to były też takie prezentacje jakby tych plakatów na City Lightach, jakby to nie wzbudziło żadnej, jakby żadnej dyskusji. Jakby poznaniacy po prostu przeszli nad tym oczywiście do porządku dziennego. I teraz chciałbym powiedzieć o tym, co poprzedzało ten projekt osiedla kontenerowego. Ja tutaj jakby w ramach tej prezentacji nie będę pokazywał swoich projektów. Tutaj jest jeden wyjątek. To zostałem poproszony przez Stanisława Rukrze z Galerii Kronika w Bytomiu do przygotowania takiego eseju wizualnego, który został opublikowany w takim piśmie wydawanym w Krakowie Forum Mocaku. Mocak to jest muzeum. I w 2008 roku prowadzona była bardzo intensywnie od 2008 roku do 2012 roku kampania antyżebracza. W ramach tej kampanii były billboardy. Na tych billboardach tutaj akurat widnieje napis żebractwo to wybór, nie konieczność. Stop żebractwu w Poznaniu. Tutaj ta akcja oczywiście miała swoje rozwinięcie, więc rozdawane były też takie zawieszki samochodowe, na których widniał napis nie ma dających, nie będzie biorących i z drugiej strony nie dawaj pieniędzy, pomagaj rozsądnie i była też infolinia, pod którą można było dzwonić w sytuacji, kiedy napotkało się jakiegoś żebraka. W toaletach, w restauracji na Starym Rynku znalazłem, to jest tutaj to zdjęcie na górze, takie właśnie plakaty, gdzie, na których byli właśnie przedstawieni jakby zdjęcia żebraków i oczywiście z tym samym hasłem, że żebractwo to wybór, a nie konieczność. I tutaj kolejna odsłona tej akcji, być może najbardziej perfidna, ponieważ w hipermarketach Tesco rozdawano żetony o nominale 2 zł, które można było po prostu użyć do koszyka z takim napisem nie ma dających, nie będzie biorących i oczywiście podana była ta infolinia. Tutaj moją jedyną interwencją było umieszczenie tego zdjęcia. To nie jest moje zdjęcie, to jest zdjęcie nieżyjącego już artysty z Warszawy Jana Piekarczyka, artysty performera. I kolejny konflikt, konflikt, który oczywiście ma charakter klasowy, to jest czyszczenie kamienic
które jakby to jest oczywiście kwestia reprywatyzacji. Często osoby, które nic nie mają wspólnego z tymi kamienicami, po prostu je przejmują w bardzo dziwnych jakby prawnie okolicznościach i do niedawna działało to bardzo dobrze. To znaczy jakby ludzie zostali wyrzucani za pomocą bandyckich metod, pozbawiani swoich mieszkań, lądowali na bruku. Dla części z nich to się kończyło fatalnie. W Poznaniu właściwie w jednej tylko dzielnicy jest chyba 10 albo więcej tego rodzaju kamienic. Kiedyś była demonstracja, podczas której chodziliśmy od jednej kamienicy do drugiej i w dzielnicy Jeżycy, gdzie jakby mogliśmy zobaczyć, w jakiej skali jest to problem. I teraz może powiem dosyć jakby tutaj krótko, głównie dla tych osób, ponieważ w Polsce ten temat jest już znany, on jakby trafił do mediów, natomiast dla tej części publiczności z Niemiec, na czym to czyszczenie kamienic polega? Czyszczenie kamienic polega na tym, że zjawiają się tam po prostu ludzie, którzy są wynajmowani przez tych nowych właścicieli. Właścicielem tej kamienicy są Grzegorz Liberkowski i Lechosław Gawroński, którzy też jakby unikają spotkania z mieszkańcami i wystawiają do tego Piotra Śrubę. Ten Piotr Śruba to jest po prostu taki osiłek, który wchodzi, no na przykład rozwala siekierą drzwi mieszkańców, lokatorów, który zalewa ich mieszkania, który w tych mieszkaniach wybuchają petardy. Także ta sytuacja jest naprawdę dramatyczna. I to jest kamienica na ulicy Stolarskiej w Poznaniu. Tutaj po raz pierwszy lokatorzy podjęli walkę. Po prostu zabarykadowali tę kamienicę i jakby uniemożliwili Gawrońskiemu i Liberkowskiemu i jego pachołkom po prostu wtargnięcie i dalszą jej dewastację. Znaczy oczywiście oni przez kilka lat, to trwa bardzo długo, byli pozbawieni wody, pozbawieni byli gazu, wodę musieli donosić z pobliskiej studni albo po prostu ją kupować w sklepie. To jest niewyobrażalne, jak właśnie można żyć w takiej kamienicy bez dopływu bieżącej wody latem, czy na przykład właśnie zimą bez ogrzewania. Ci mieszkańcy stawiali opór i rzeczywiście jakby przy ogromnym wsparciu poznańskich anarchistów, ponieważ w Poznaniu jest bardzo silny ruch anarchistyczny. Tutaj myślę o Federacji Anarchistycznej, o Rozbracie, o środowisku Rozbratu, o Wielkopolskim Stowarzyszeniu Lokatorów. Te organizacje to jest właściwie jedno środowisko, jakby jeden bardzo silny i bardzo skuteczny ruch. Tutaj jest hasło stop dokręcaniu śruby lokatorom. Śruba to jest nazwisko jakby tego głównego jakby pachołka Liberkowskiego i Gawrońskiego, którego zaraz Państwu pokażę. I tutaj jest akurat flaga anarchistów, która się pojawiła na tym budynku, którzy po prostu przejęli razem z lokatorami nad nim kontrolę. Tu jest sytuacja z obrony tej kamienicy, gdzie właśnie mieszkańcy bronili się wtedy akurat, jakby nie mieli wsparcia, za pomocą kubeczków z wodą, jakby polewając ich wodą, jakby próbując nie dopuścić do wtargnięcia. Tutaj jest jedna z pikiet pod urzędem miasta. Widzimy tutaj między innymi właśnie Katarzynę Czarnotę, to jest tutaj ta osoba z tej strony, i Jarosława Urbańskiego z Federacji Anarchistycznej między innymi. Tutaj odbywały się również manifestacje, protesty. Tutaj jest jeden z takich właśnie protestów w Poznaniu. Tutaj mieszkanka tej właśnie kamienicy na Stolarskiej z flagą anarchistyczną, więc widać, jakiej skali jest konflikt. A tutaj widzimy twarz Piotra Śruby,
Oczywiście jakby to słowo twarz może tutaj jest nieadekwatne, natomiast jesteśmy w uniwersytecie, więc jakby nie wypada inaczej. Twarz czyściciela. Tutaj w takiej bardziej odsłonie powiedziałbym biznesmena. To jest właśnie ten główny czyściciel, który jakby jest na tej pierwszej linii, który jakby próbuje. I oczywiście jakby odpowiedzią są akcje anarchistów. Tu jest taka, ponieważ jakby on został, jakby miał oskarżenie o stalking i zabroniono mu zbliżać się do tej kamienicy na odległość 100 metrów. W związku z czym anarchiści tutaj zaproponowali taką strefę wolną od śruby. To jest jedna z takich akcji. Tutaj widać mieszkańców, tutaj dość łamania praw lokatorów, no i oczywiście woda, ponieważ ci, którzy przychodzili odwiedzić tych lokatorów, zawsze ze sobą przynosili wodę, ponieważ ta woda była tam bardzo potrzebna. I odbywały się w ramach tego, jakby tej okupacji kamienicy, pikniki, pikniki na Stolarskiej. Oczywiście jakby te pikniki dla lokatorów jakby były może nie tyle interesujące, co pozwalały im w tym czasie pozałatwiać różne sprawy, ponieważ oni jakby stamtąd też nie wychodzili, bo się obawiali, że za chwilę wtargną tam robotnicy śruby. Natomiast w momencie, kiedy ta kamienica była pilnowana, to łatwiej było im po prostu wyjść na miasto, pozałatwiać różne sprawy, ich wtedy po prostu nie było. Też w ramach tych pikników na Stolarskiej organizowano różne spektakle, różne koncerty. Tutaj widzimy jeden z takich spektakli, który powstał przy współpracy Teatru Ósmego Dnia, natomiast to jest inny poznański teatr, którego nazwy nie pamiętam. Jakby próba odpowiedzi na tą sytuację językiem sztuki. I tutaj jakby to oczywiście było cenne, ponieważ to wspierało mieszkańców, to dawało im takie poczucie, że nie są sami, że jakby mogą w ogóle na kogoś liczyć, ponieważ nie mogli liczyć na urzędników, nie mogli liczyć na urząd miasta, na wojewodę. Natomiast wydaje mi się, że skutek jakby tych działań, jakby te działania po prostu nic nie wnosiły. Jakby tutaj one były o tyle ciekawe, że no, manifestowały jakieś wsparcie, natomiast nic nie wnosiły do tej sprawy. W przeciwieństwie do działań anarchistów, tutaj jest akurat takie wezwanie: właściciele kamienicy Lechosław Gawroński i Grzegorz Liberkowski, lokatorzy, zapraszają do rozmów. I oni się oczywiście nie pojawili. Tutaj myślę o tych właśnie działaniach anarchistów. Więc jest to plakat, ponieważ za tymi czyścicielami stoi neobank. Jest to taki bank, który jakby wspiera przejmowanie kamienic, wspiera, jakby działa na takiej właśnie, w takiej powiedziałbym mętnej wodzie. I anarchiści skorzystali jakby z tego plakatu, oficjalnego plakatu reklamowego neobanku, tworząc napis Neogang, terroryzujemy lokatorów, tylko nie mów nikomu. To tylko nie mów nikomu to była część hasła używanego oczywiście przez Neobank. I pod tym hasłem Neogangu odbywały się pikiety pod wszystkimi właściwie siedzibami Neobanku, czy większością siedzib Neobanku. Ten bank jest bardzo ekspansywny w Poznaniu. Tutaj jakby kilka takich przykładów. Tu na tle właśnie logo Neobanku, tablica z Neogangiem. Oczywiście wtedy, kiedy anarchiści wywieszali ten baner, natychmiast pojawiali się przedstawiciele banku, którzy żądali jego zdjęcia, jakby grożąc konsekwencjami prawnymi. Dlatego, znaczy wydaje mi się, że sztuka jest narzędziem krytyki społecznej. I to pojęcie artysta wydaje mi się niewystarczające. Jakby takim o wiele bardziej nośnym pojęciem jest pojęcie aktywisty, jakby ono się okazuje bardziej użyteczne. I tutaj aktywiści mają do dyspozycji jakby wiele różnych, powiedziałbym,
technik, myślę o prowokacji kulturowej, partyzantce komunikacyjnej, o działaniach bezpośrednich, właściwie takich różnych gestach obywatelskiego nieposłuszeństwa. W grę wchodzi oczywiście kradzież tożsamości, korekta i plamienie wizerunku. I wielkie korporacje, również banki, jakby są na to po prostu nieodporne. Znaczy, wydaje mi się, że logo marka jest takim trochę miękkim podbrzuszem zarówno korporacji, jak i banków, które muszą dbać jakby o swój medialny wizerunek. Dlatego te działania są skuteczne. I wydaje mi się, że właściwie powinniśmy jako artyści jakby przejmować pewne strategie działań anarchistycznych. Właśnie myślę na przykład o plamieniu wizerunku. I jest to strategia, która jest używana w sztuce. Na przykład tą strategią z powodzeniem posługuje się Hans Hacke. Na przykład tutaj mogę przywołać jego pracę z 1990 roku zatytułowaną Helmsboro Country. Czyli jakby nie aktywiści, nie anarchiści powinni uczyć się języka sztuki współczesnej, co wydaje mi się, że raczej artyści powinni przyswajać ten język i te strategie i się nimi próbować posługiwać. Jakby chodzi też o poszerzenie pola walki. Poszerzenie pola walki poprzez wykorzystanie też tych instytucji artystycznych właśnie w tej między innymi walce klasowej. Chodzi o rozmontowywanie oficjalnych dyskursów władzy, o pokazanie właściwie jak ta władza buduje narracje, które sprzyjają wykluczeniu, o rozbrajaniu tego języka, którym posługuje się władza. Natomiast jakby zawsze trzeba określić swoje miejsce w polu tego konfliktu. Tutaj jeszcze kilka zdjęć. To jest interwencja Justyny Orłowskiej, która jakby zrealizowała ten projekt na zaproszenie mojej pracowni. To jest studentka Klamana, którą poznałem podczas warsztatów w Instytucie Sztuki Wyspa, w których uczestniczyli studenci Klamana i studenci mojej pracowni. I w jednej z takich kamienic na ulicy Piaskowej, ponieważ to nie jest, jak mówiłem, przykład tylko stolarskiej, ona wykonała taki performance, który polegał na czyszczeniu bramy już wyczyszczonej kamienicy i wyremontowanej, jeszcze jakby nie wprowadzili się tam nowi lokatorzy, czyszczeniu tej kamienicy mopem wykonanym z jej własnych włosów, z jej dreadów. To działanie oczywiście miało charakter taki dosyć symboliczny, nie mogło jakby wejść, jakby skutek był taki, że po prostu powstał o tym artykuł i było to jakieś wsparcie jakby tych działań, które prowadzą w Poznaniu jakby te ugrupowania anarchistyczne. Jak mówiłem wcześniej, tutaj odwołuję się do notatek, warto określić jakby swoje miejsce w ramach tego, jakby w ramach pola konfliktu, ponieważ jakby nasza pozycja nie jest tutaj neutralna, jakby zawsze musimy o tym pamiętać. Natomiast tutaj jeszcze też działania rozbratu z kolei. Mieszkanie należy ci się za darmo. To były city lighty, które były z powodzeniem przez anarchistów po prostu przechwytywane i na tle różnych innych plakatów jakby pojawiał się komunikat, który zupełnie jakby odwraca to myślenie o tym, jakby czym powinna być polityka mieszkaniowa miasta, gdzie właściwie miasto umożliwia, przynajmniej w Polsce, deweloperom, mogą robić co chcą. Jakby miasto jakby właściwie wyzbywa się tej odpowiedzialności za mieszkania, ponieważ tym samym naruszałoby interesy deweloperów. Jakby tutaj jest bardzo, wydaje mi się, wymowna symbioza samorządu i deweloperów. To jest oczywiście rozbrat. Też jakby postaram się szybko, więc jakby tu jest jedna z demonstracji, jakby tu jest hasło odzyskujemy miasto przeciw prywatyzacji przestrzeni publicznej. To jest klub anarchistyczny Zemsta, który działa od niecałych dwóch lat. Tutaj jakby działa na innych zasadach. To jest próba pokazania, że jakby miejsce, które
nie jest skłotem, jakby ono rzeczywiście zostało jakby wykupione na kredyt. Natomiast jakby ci anarchiści jakby działają tam w bardzo ciekawy sposób, jakby działają jako spółdzielnia. Działają jako spółdzielnia, gdzie właściwie nie są nastawieni na zysk, jakby wszyscy i oczywiście jakby też udaje im się pozyskiwać do współpracy bardzo ciekawych artystów. Pierwsza z wystaw to była wystawa Zbigniewa Libery, natomiast tutaj jest akurat wystawa Grzegorza Klamana, który zrobił takiego papieża zamontowanego jakby na suficie z twarzą zamalowaną na czarno. To oczywiście, to wydarzenie, ta wystawa zbiegła się z wyborem Bergoglio na papieża, więc jakby też zainicjowała ciekawą dyskusję. Jeszcze dodatkowo w to się wpisała wypowiedź Ewy Wójciak z Teatru 8 Dnia, która w sposób dosyć niecenzuralny wyraziła się o nowym papieżu. Więc jakby też myślę, że to było ciekawe wydarzenie. Jakby tutaj krótko, bo nie o tym chciałem mówić. Tutaj jest skład, warsztat, który w taki sposób, jak tutaj widać, został spacyfikowany. Nastąpiła jakby ewikcja skłotu warsztat. Policja użyła zupełnie nieproporcjonalnych środków do sytuacji. Jakby właściwie tam też na tym skłocie w tym momencie jakby nikogo nie było. Jakby ci ludzie dopiero zaczęli się schodzić w momencie, kiedy dowiadywali się, że tym się jakby tutaj nadjechały radiowozy. I oczywiście jakby ten skład przed otwarciem, nie chcę tutaj wnikać w szczegóły, został zamknięty. Tutaj jeszcze kilka zdjęć jakby z tych przepychanek z policją w Poznaniu. Tutaj też jakby sytuacja to następnego dnia, gdzie jakby odbywał się taki piknik jakby pod tym zamkniętym już skłotem jakby w otoczeniu też radiowozów. Natomiast w Poznaniu anarchiści się nie poddali, jakby zajęli kamienicę w samym centrum rynku. To jest nowy skład, który nazywa się Odzysk i oczywiście mało, że tą kamienicę przyjęli, od razu zaczęli ją z powodzeniem wykorzystywać. Także tutaj odbyła się akcja w zeszłym roku, która była zatytułowana Wieszanie poznańskich elit w rocznicę rewolucji francuskiej. I jakby to wieszanie, jakby te elity zostały tutaj wywieszone. Na środku widzimy prezydenta miasta Ryszarda Grobelnego, któremu no oczywiście jakby to się należało. I tutaj widać, że te strategie podejmowane przez anarchistów są o wiele bardziej skuteczne niż wiele działań podejmowanych przez artystów. Jakby rzeczywiście to wzbudziło wiele kontrowersji i jakby też te portrety wisiały bardzo długo i zostały w końcu zlicytowane, jakby sprzedane. Potem pojawiły się nowe. Teraz jakby wrócę, bo tutaj mam troszeczkę w tych notatkach swoich bałagan, do tego, o czym chciałem powiedzieć wcześniej, czyli do określenia jakby własnego miejsca w polu konfliktu i własnej pozycji. Ponieważ jakby często jest tak, że podejmując tematy na przykład wykluczenia, nierówności społecznych, jakby artyści poszerzają tak naprawdę tylko pole własnej widoczności. Właściwie rozbudzają też nadzieje, których potem nie mogą spełnić. Wykluczenie też może być towarem, jakby tutaj jeśli chodzi o działania artystyczne. I na przykład jakby to hasło wykluczeni było hasłem teatru, było hasłem Festiwalu Teatralnego Malta w 2011 roku, gdzie cały Poznań został jakby wyklejony tymi właśnie banerami anonsującymi kolejną odsłonę Festiwalu Teatralnego Malta pod hasłem wykluczeni. I co ciekawe, jakby otwarcie tego festiwalu odbyło się w takim miejscu, w takiej bardzo jakby snobistycznej restauracji Piano Bar, do którego, która zasłynęła tym, że jakby do niej się nie wpuszcza Romów. Po prostu jakby są tam niepożądani. I tam prezydent miasta Ryszard Grobelny wspólnie z
Michałem Merczyńskim, dyrektorem tego festiwalu, świętowali właśnie otwarcie festiwalu pod tytułem, pod hasłem Wykluczeni. Natomiast w tym samym czasie powstawało jakby getto na ulicy Średzkiej przeznaczone dla prawdziwych wykluczonych. I tutaj wydaje mi się, że jakby gra toczy się o to, żeby korzystając jakby z tej władzy symbolicznej, jaką posiadamy jako artyści, żebyśmy mogli wygenerować dyskusję wokół jakby istotnych, wydaje mi się, problemów społecznych, gdzie sztuka jakby może uderzać właśnie w takie newralgiczne punkty systemu i chodzi o to, żeby też jakby dawać wsparcie tym grupom, które zostały wypchnięte z pola widoczności. Jakby przykładem takiego artysty wydaje mi się właśnie Ricardo Dominguez, który jakby zaprojektował taki specjalny jakby program GPS, który umożliwia czy ułatwia migrantom meksykańskim jakby pokonanie meksykańsko-amerykańskiej granicy. I on się posługuje pojęciem artywizmu, które właśnie rozumie jako instytucję krytyczną, jako zakłócenie artystyczne, czy jako transglobalną aktywację, która pozostaje mocno osadzona w lokalnym, jakby z tym naciskiem na lokalnym kontekście. I może jeszcze tak na zakończenie, bo tutaj już widzę, że jakby Michael mnie ponagla. Po 1989 roku, tutaj jeszcze chciałbym się odnieść do tego, o czym też mówił mój przedmówca. Po 1989 roku artyści właściwie zajmowali się problemami obyczajowymi. Czyli z jednej strony jakby wali się system, nie wiem jak ta sytuacja, jestem już bardzo ciekaw, jak ta sytuacja wyglądała na przykład w Niemczech Wschodnich. Wali się system, ludzie są, tracą jakby pracę, stają się bezrobotni, są właściwie ofiarami terapii szokowej zafundowanej nam przez Balcerowicza, natomiast jakby nie ma żadnej odpowiedzi na to ze strony sztuki, jakby temat pracy w sztuce nie istnieje, jakby nie jest podejmowany. I właściwie artyści też nie używają tego pojęcia klasy społecznej, który kojarzy mi się z PRL-em, którego jakby nie są w stanie użyć. Silne poczucie towarzyszy temu właśnie elitaryzmu, jakby wiara w neoliberalizm, w rynek sztuki, który mi się wydaje za chwilę zacznie działać. Jakby konsekwencje tego były takie, że w pewnym momencie artyści nie potrafili umiejscowić siebie w relacjach jakby pracy, w stosunku pracy, gdzie właściwie przez wiele lat jakby towarzyszył, jakby tym, tutaj jakby spotykali się z wyzyskiem, na który nie mieli języka, jakby, którym mogli odpowiedzieć, nie potrafili w żaden sposób się do tego odnieść. I tutaj w 2013 roku, tak jak mówił Mikołaj Iwański, miał miejsce strajk Dzień bez sztuki. Zastrajkowali zarówno artyści, jak i instytucje. Natomiast to, co było charakterystyczne, artyści protestowali sami. Jakby nie potrafili powiązać tej ich sytuacji z sytuacją innych grup zawodowych, na przykład pielęgniarek, na przykład przedszkolanek, czy pracowników marketów, czy jakby pracowników specjalnych stref ekonomicznych. Jakby jeszcze nie potrafili jakby tego zrobić. W pewnym sensie efektem działalności tego, jakby efektem działalności Obywatelskiego Forum Kultury, tutaj jakby jest jedna z konferencji, która odbyła się na schodach Zachęty, jest powołanie Komisji Środowiskowej Pracowników Sztuki w ramach Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Jest to związek szczególny, ponieważ jest to związek o identyfikacji anarcho-syndykalistycznej. Tutaj jakby ten kod to jest właśnie symbol dzikiego strajku, który został zaprojektowany w 1918 roku przez Ralpha Chaplina. Właściwie organizacji robotnicy przemysłowi świata.
Tutaj zdjęcie właśnie z tej konferencji programowej, pierwszej konferencji programowej, która odbyła się w tym roku w Warszawie w redakcji Krytyki Politycznej Związku Pracownicy Sztuki. Tutaj kilka zdjęć właśnie, jestem w związku, nie pracuję za darmo. Tutaj jakby inne z tych zdjęć. Jakby obok, co istotne, jakby nie jest to związek artystów. Jakby związek artystów ZPAP, który mamy, no jakby właściwie już nie działa. Jakby też nikt nie widzi powodów, żeby się tam zapisywać. Tutaj wychodzimy jakby zupełnie z innej pozycji, jakby z pozycji pracowniczych, jakby z pozycji klasowej. Jest to właściwie organizacja klasowa, gdzie organizują się pracownicy przeciwko pracodawcom. Oczywiście jakby w przypadku artystów jakby trudno powiedzieć, kto jest pracodawcą. Jakby pracodawcą właściwie to się trochę rozmywa. Natomiast inne związki zawodowe, OPZZ czy Solidarność, w ogóle nie są zainteresowane środowiskiem artystycznym, jakby nie są zainteresowane pracownikami prekarnymi. Dla nich właściwie ten problem w ogóle nie istnieje. Natomiast do inicjatywy pracowniczej mogą się zapisywać studenci, bezrobotni, pracownicy prekarni, właściwie wszyscy. Jest to związek, który wyrasta właśnie z tradycji też autonomistycznych, jakby włoscy autonomiści, operaizm, jakby to jest ta tradycja, do której się odwołujemy. I tutaj jakby też korzystając, jakby tutaj też to, o czym mówił właśnie Harry Cleaver, co też jest mi bardzo bliskie, że właściwie jakby to polepszenie sytuacji pracowników prekarnych, do których należą artyści, jest możliwe tylko przy wspieraniu walk pracowniczych w innych sektorach, ponieważ jakby podniesienie poziomu życia całej klasy tak naprawdę ma wpływ jakby również na nas i jest w naszym interesie. Także obok tych postulatów, o których mówił Mikołaj, ja nie będę już ich powtarzał, takim bardzo ważnym postulatem jest wspieranie pracowników jakby z innych branż, z innych sektorów. I już na koniec chciałbym tylko zakomunikować, jakby tutaj nie mogę się oprzeć takiej jakby roli agitatora, że ci z was, którzy chcą się zapisać do Komisji Środowiskowej Pracownicy Sztuki, mogą to zrobić dzisiaj. Mamy kilka deklaracji, które możecie podpisać. Także dziękuję.